Dzień dobry, Bartek Gębusia. Rozpoczynamy tydzień z Telefaktami. Jacek Kowalczyk, nowym dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury. Nowy browar, czy stary nowy browar, także moje nowe wyzwanie zawodowe. Ostrowiec lubi pomagać. No, trzeba po prostu wykorzystać ten moment i zwyczajnie przyjść, poruszać się, wrzucić do puszki, pomóc. Bezbramkowy remis, zwycięstwo, porażka, czyli sport po weekendzie. Od dziś Miejskie Centrum Kultury ma nowego dyrektora. Właśnie na to stanowisko prezydent Jarosław Górczyński powołał Jacka Kowalczyka, który z kulturą i turystyką świętokrzyską zawodowo był związany od kilkunastu lat, pracując w Urzędzie Marszałkowskim oraz pełniąc przez 12 lat funkcję prezesa Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jacek Kowalczyk objął także pieczę administracyjną nad Ostrowieckim Browarem Kultury. Jesień w Ostrowcu Świętokrzyskim jest wyjątkowa dla kultury, ponieważ nie dalej jak miesiąc temu w trzech taktach, w trzy weekendy mieliśmy okazję otworzyć bramy Ostrowieckiego Browaru Kultury poprzez otwarcie Miejskiego Centrum Kultury, Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiej Biblioteki Publicznej, a z dniem dzisiejszym, z dniem 28 października, zdecydowałem się powołać na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, pana Jacka Kowalczyka. Taką informację dziś przekazał prezydent Jarosław Górczyński. Przypomnijmy, Jacek Kowalczyk do niedawna był dyrektorem Departamentu Promocji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Przez 12 lat był prezesem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. 50 lat, no niestety czy stety, to jest ten wiek, w który wkroczyłem, ale myślę, że parafrazując stare powiedzenie, życie zaczyna się po 50 w nowej przestrzeni. Nowy browar, czy stary nowy browar, także moje nowe wyzwanie zawodowe. Z turystyką, z kulturą jestem związany około 20 lat, nawet trochę ponad 20 lat. Wieloletnie doświadczenie i znajomość obszaru działania przekonały prezydenta Ostrowca, aby to właśnie Jacek Kowalczyk pokierował Miejskim Centrum Kultury. To jest bardzo godny kandydat, bardzo dobra postać, która swoim życiorysem zawodowym, kulturą osobistą i pracą gwarantuje, że Ostrowiecki Browar Kultury zostanie wypełniony właściwą treścią. Zależy mi bardzo na tym, jako prezydentowi miasta, aby ten browar kultury służył naszym mieszkańcom, mieszkańcom Ostrowca, naszego powiatu, regionu, ale także, aby był takim oknem na świat i był też taką wizytówką Ostrowca na tą część Polski. Mam nadzieję, że mamy aspiracje, aby w tym obszarze kultury działo się bardzo dużo. Są aspiracje i są ambicje, bo potencjał Ostrowiecki Browar Kultury ma duży, a trzy funkcjonujące w nim instytucje mają przed sobą duże wyzwania, podobnie jak nowy dyrektor. Miejsce o naprawdę ogromnym potencjale, który myślę, że uda się dobrze spożytkować. Oczywiście problem trzech instytucji działających pod jednym dachem, on się zawsze będzie pojawiał, nie tylko dotyczący kto jaką powierzchnię wykorzystuje, ale też przede wszystkim w takiej pewnej koordynacji choćby działań, wydarzeń, które nie powinny się dublować. Ale myślę, że to są tak trzy różne jednak instytucje od siebie, że uda się to spokojnie pogodzić. Myślę, że mieszkańcy Ostrowca czy ziemi ostrowieckiej pokochają to miejsce, ale przede wszystkim to, o czym dzisiaj wszyscy mówimy, są to fajne, piękne mury nawet, natomiast je trzeba rzeczywiście wypełnić treścią. Trzy instytucje pod jednym dachem działające w obszarze szeroko rozumianej kultury mają stworzyć ofertę dla ostrowczan i gości, tak aby wnętrza Ostrowieckiego Browaru Kultury tętniły sztuką, kulturą i życiem. Nowy dyrektor ma synchronizować kalendarz imprez, a także administrować budynek Ostrowieckiego Browaru Kultury pod kątem technicznym. Powalczymy o to, żeby budynek był funkcjonalny. Przede wszystkim konsument nie może odczuwać jakby trzech bytów, bo jeśli administracyjnie będziemy sobie przeszkadzać, to konsument, który będzie poszukiwał jakiejś przestrzeni, trafiał na zamknięte drzwi, na pewno odczuje taki dyskomfort. Jacek Kowalczyk zwraca również uwagę na konieczność wykonania systemu identyfikacji Ostrowieckiego Browaru Kultury oraz ujednolicenia strony internetowej, tożsamej dla trzech instytucji, ale jak mówi, nie boi się wyzwań i jest gotowy do działania. A teraz przenosimy się do Częstocic, gdzie w piątek odbyło się uroczyste ślubowanie przedszkolaków. Zapraszamy wszystkich na nasze pasowanie! Pasujemy cię na przedszkolaka.
Blisko 60 maluchów z trzech oddziałów przedszkola Słoneczny Uśmiech w Częstocicach zostało przyjętych do społeczności przedszkolnej i oficjalnie w towarzystwie rodziców zostali pasowani na przedszkolaków, a tym samym rozpoczęli swoją przygodę edukacyjną. Pani dyrektor na ramię ołówek wkłada, podaje prawą rękę i tak powiada. Pasujecie na Żaka przedszkolaka. Szkoła podstawowa w Częstocicach i przedszkole Słoneczny Uśmiech funkcjonują od 2015 roku. Placówki prowadzone są przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach. Zajęcia w przedszkolu wypełnione są zabawą, uśmiechem, a przede wszystkim zachęcają do rozwoju. My! W naszej placówce tak naprawdę uczą się dzieci od właściwie już od 3 lat aż do 8 klasy. Przedszkolaki podczas ślubowania zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne, a mają ich naprawdę wiele. Dzięki dogodnym warunkom dzieci mogą się edukować i wszechstronnie rozwijać. Daje to taką możliwość przede wszystkim bezpieczeństwa dzieci, że czują się tutaj dobrze. Od samego początku poznają budynek, poznają panie i mogą z nami rzeczywiście wędrować aż do klasy 8. Dzieci na pamiątkę tego wydarzenia otrzymały dyplomy i słodkie upominki. Gratuluję, proszę bardzo. Ostrowiec potrafi się jednoczyć i nie oszczędza na pomocy. Przekonaliśmy się o tym w niedzielę, obserwując akcję Oskar Runek na ratunek. Blisko 1000 osób wzięło udział w niedzielnym evencie charytatywnym Oskar Runek na ratunek. Rodziny, szkoły, organizacje, sekcje sportowe, ludzie dobrej woli włączyli się w pomoc Oskarkowi Kubickiemu. Na terenie ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego Gutwin prowadzone były także kiermasze ciast i zabawek. Najważniejsza jest właśnie pomoc przez bieganie, prawda? Bo się da tak zrobić, także no, trzeba po prostu wykorzystać ten moment i zwyczajnie przyjść, poruszać się, wrzucić do puszki, pomóc. Bardzo bliski nam jest naszemu sercu po prostu chłopiec. Miałam przyjemność go poznać, prawda? No, z jego rodziców, no zawsze to są tak fantastyczni ludzie, że po prostu przykre jest, że w takich okolicznościach się musieliśmy poznać. Ale sam Oskarek jest bardzo i bardzo kibicuje, że naprawdę widząc tutaj co się dzieje, że cały Ostrowiec wspiera Oskarka, także no jest nadzieja na to, że będzie dobrze. Ponad 24 tysiące złotych, tyle dzięki hojności uczestników wesprze leczenie chorego na złośliwy nowotwór mózgu Oskarka Kubickiego z Chmielowa koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Dodatkowo przez cały miniony tydzień prowadzone były internetowe licytacje gadżetów, z których dochód przekazany zostanie na leczenie chłopca. I jak zwykle w poniedziałek podsumowujemy sportowy weekend. Bezbramkowym remisem zakończyło się sobotnie ligowe spotkanie piłkarzy KRZU 1929 z Hetmanem Zamość. Bezbramkowym remisem zakończyło się sobotnie ligowe spotkanie KRZU 1929 Ostrowiec z Hetmanem Zamość. Pomimo dobrego początku meczu, ostrowczanie nie potrafili zagrozić rywalom w pierwszych minutach gry, a goście wyprowadzili kilka groźnych kontrataków. Rozpoczęliśmy bardzo fajnie, potrafiliśmy operować piłką, byliśmy bardzo ruchliwi, poruszaliśmy się w półstrefach, potrafiliśmy sobie stworzyć przewagę. Po jednej takiej akcji faulem musiał ratować się Dominik Heba, który za swoje przewinienia otrzymał czerwoną kartkę. Pozwoliliśmy zespołowi gości za zbyt dużą swobodę w operowaniu piłki, natomiast to co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o pierwszą połowę, to na pewno pierwsze, że to jest chyba kolejny mecz, też w ostatnim żeśmy to gdzieś eliminowali, że po naszych stałych fragmentach zespół gości wychodził dwukrotnie z kontrą. Już tutaj był jakby sygnał ostrzegawczy dla zespołu, że jest źle. Strata jednego zawodnika zmusiła pomarańczowo-czarnych do zmiany ustawienia. Tomasza Hałasa na placu gry zastąpił Jakub Chrzanowski. Do tego kontuzji nabawił się Marcin Kaczmarek, który jeszcze w pierwszej części spotkania musiał opuścić boisko.
Krzot 1929 bronił się całym zespołem. Trzeba przyznać, że dość skutecznie, bo zawodnicy Hetmana nie potrafili przebić się przez ostrowiecką obronę. Po przerwie piłkarze Krzot ryzykowali. Pomimo gry w osłabieniu dwukrotnie zagrozili bramce gości. Najpierw doskonałą okazję na zdobycie gola po rzucie rożnym miał Damian Mężyk, a kilka minut później, również po stałym fragmencie, niecelnie strzelał Karol Worach. Druga połowa na pewno bardzo dobra w naszym wykonaniu. I tutaj to nie są jakieś kurtuazyjne słowa Jacka, bo na pewno ta determinacja było widać, tą chęć nie murowania bramki, ale chęć odniesienia zwycięstwa. Hetman Zamość kilka razy próbował zaskoczyć Pawła Lipca strzałami z dystansu, ale pewnie w słupkach zachował się ostrowiecki bramkarz. Przed końcem spotkania doskonałą sytuację na zdobycie bramki miał Patryk Rząsa, ale strzał obronił golkiper gości. Nie wiem, czy moi zawodnicy uwierzyli, że ten mecz się sam wygra, czy że to będzie bardzo łatwo. Zespół przeciwnika postawił wszystko na jedną kartę. Spróbowali podejść troszeczkę agresywniej. Widać było dużo u nich determinację. I mój zespół nabrał troszeczkę znowu tej niepewności, która nas dopadała w tych ostatnich meczach. W doliczonym czasie gry już na ławce rezerwowych drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Jakub Chrzanowski za krytykowanie decyzji sędziego. Bardzo nerwowe spotkanie, sędzia też tutaj jakby boczny, nie wiem, coś tam usłyszał, ma prawo do takiego zachowania i ma prawo ukarać, zresztą wiemy, te przepisy teraz się pozmieniały też, więc gdzieś tam są to też w tym ferworze, wiadomo, no gramy, jest końcówka spotkania, wszyscy są poddenerwowani, więc nie dziwi mi się temu, natomiast oczywiście takie sytuacje nie powinny mieć absolutnie to miejsca. Krzot 1929 aktualnie zajmuje 13 miejsce w ligowej tabeli. Kolejne spotkanie pomarańczowo-czarni rozegrają w niedzielę 3 listopada, kiedy to na wyjeździe zmierzą się ze Stalą Kraśnik. Początek spotkania o godzinie 14. Siatkarki Krzeostrowiec w sobotę w 6 kolejce pierwszej ligi przegrały z zespołem Enea Energetyk Poznań 0-3. W sobotę w hali przy ulicy Świętokrzyskiej siatkarki Krzeostrowiec S.A. przegrały z Enea Energetyk Poznań 0-3 w setach do 18, 17 i 20. Bardzo trudne spotkanie, takiego się też spodziewaliśmy. Mieliśmy bardzo dobrze rozpracowanego przeciwnika. Można powiedzieć, że w pewnym sensie nas niczym nie zaskoczył, tylko po prostu te najprostsze elementy wykonywał lepiej. My nie potrafiliśmy wykonać najprostszych elementów siatkarskich. Nie potrafiliśmy wykonywać naszych założeń taktycznych. Byliśmy zagubieni na boisku. Brakowało nam koncentracji i dyscypliny. Zawodniczki z Poznania były lepsze w każdym elemencie gry. Rozgrywająca Energetyka skutecznie gubiła blok ostrowczanek. Krzą brakowało skuteczności w ataku. Nie funkcjonowało nam totalnie nic. Nie trzymałyśmy się założeń taktycznych, których miałyśmy ustalone z trenerami. No ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć teraz na gorąco, bo no, zagrałyśmy bardzo słabe spotkanie. Początki setów były wyrównane, ale zespołowi z Ostrowca zdarzały się przestoje i w jednym ustawieniu potrafił tracić seryjnie punkty. W trzecim secie były spore emocje i rozbudzone nadzieje kibiców. Na tablicy wyników był remis po 9, ale za chwilę Energetyk wrzucił wyższy bieg i odskoczył na 10-18. W końcówce spotkania pomarańczowo-czarne zaczęły gonić wynik, broniąc 3 meczboli, ale zawodniczki z Poznania pewnie dowiozły wynik seta do końca, wygrywając całe spotkanie 0-3. Najlepszą zawodniczką spotkania została Ewelina Tobiasz. Nie mieliśmy żadnych trudności. Wiedzieliśmy, co gra przeciwnik. Przeciwnik grał to, na co się szykowaliśmy. Niczym nas nie zaskoczył, więc nasze zadania zrealizowaliśmy maksymalnie. Co cieszy, też graliśmy podwójną zmianą, która też dokładała, dawała dobre wejście na boisko. Poznanianki są uznawane za główne faworytki do walki o awans do ekstraklasy, a przed siatkarkami Krzot teraz kolejny trudny rywal. W sobotę na wyjeździe rozegrają mecz z liderem tabeli pierwszej ligi Solną Wieliczka. Taki też mamy kalendarz i też o tym wiedzieliśmy, że na dzień dobry mamy samych faworytów, ale jak widać, to ci niefaworyci również zdobywają punkty i również są groźnymi przeciwnikami, także po prostu musimy się wziąć do roboty. Po 6 kolejkach Krzo zajmuje 10 miejsce w tabeli z dorobkiem 3 punktów. Siatkarkom Krzo nie udało się pokonać zespołu z Poznania, ale siatkarski zespół SMS Ostrowiec Świętokrzyski pewnie zwyciężył w swoim drugim, a pierwszym przed własną publicznością pojedynku w ramach Świętokrzyskiej trzeciej Ligi Kobiet. Zawodniczki SMS-u w piątek pokonały KPS Nowiny 3-0.
Troszeczkę w trzecim secie nastąpiła dekoncentracja u nas w zespole, wpadło kilka piłek, ale no cieszmy się z tego, co było dobre, a było bardzo dużo dobrego i wszyscy, którzy byli na tym meczu, chyba widzieli, jaka była przewaga naszego zespołu, że tutaj praktycznie zespół z Kielc nie postawił nam żadnych warunków takich, żeby zmusić nas do jeszcze lepszej gry. No do 12, do 13 wygrane sety to świadczą o tym, że jednak była dominacja naszego zespołu. Ja się bardzo cieszę, bo te dziewczyny, powtarzam to, zawsze ciężko pracują na treningach. Dzisiaj miałem okazję w meczu z naszym przeciwnikiem pograć. Dałem szansę pogrania całej 14, także cieszę się, bo dziewczyny miały też okazję do tego, żeby skonfrontować się nie tylko na treningu, ale w czasie gry. Siatkarki SMS Ostrowiec zdominowały w każdym elemencie gry na boisku. Trener Rafał Dytkowski w piątkowym spotkaniu miał okazję przetestować wszystkie swoje podopieczne powołane na ten mecz. Ostrowiecki SMS pewnie zwyciężył 3-0 w setach do 13, 12 i 20. Najlepszą zawodniczką meczu została Maja Sobusiak. Po dwóch kolejkach SMS Ostrowiec jest liderem tabeli trzeciej Ligi Świętokrzyskiej. Warto zauważyć, że w tym sezonie ostrowczanki występują zarówno w Lidze Świętokrzyskiej, jak i Podkarpackiej, gdzie po czterech seriach spotkań również liderują w tabeli. Uzupełnieniem tych sportowych informacji jest jeszcze piłka nożna kobiet. Piłkarki KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski w swoim ostatnim meczu rundy jesiennej trzeciej Ligi Kobiet pokonały na wyjeździe 0-2 SK Skarżysko-Kamienna. Tym razem piłkarki KSZO nie urządziły strzeleckiego festiwalu, ale pomarańczowo-czarne zakończyły rundę jesienną na pierwszym miejscu w tabeli, nie tracąc przy tym ani jednej bramki, a strzelając aż 42 gole. Sukces odnotowali także waterpoliści KSZO, którzy po pierwszej rundzie eliminacyjnej rozgrywanej na pływalni Rawszczyzna są liderami tabeli grupy B Mistrzostw Polski U19. Ograniczeni czasem, do tych informacji powrócimy jutro, a teraz zapraszam na regionalną prognozę pogody. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 5 stopni Celsjusza, wiatr 10 km na godzinę, ciśnienie 1020 hektopaskali. Jutro temperatura 10 stopni Celsjusza, wiatr 17 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne niekorzystne. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.